No i kochani, my się wybieramy na małe zakupy, po jakieś dekoracje na Halloween. Że do Halloween zostało chwila, to pewnie zostaniemy same niedobitki, jakieś takie dekoracje, których wy jeszcze nie wykupiliście. No ale mam nadzieję, że coś dostaniemy. No i generalnie będzie trzeba Stefana z piwnicy wyciągnąć. A, no tak. A kto to jest Stefan, to dowiecie się dopiero na końcu tego vloga. Pogoda dzisiaj nie zachwyca. Co ty nie powiesz? Mój włos sterczący też dzisiaj jest przeciwko mnie. Mimo wszystko wydaje mi się, że jak pojeździmy po takich większych supermarketach, to coś nam się uda jeszcze wypatrzyć i coś kupimy. Ale to będziemy wam na bieżąco raportować. No i tyle. No dobra, nie będziemy tu dłużej gadać, lecimy. Pierwszy przystanek Kaufland. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Fajne, fajnie. Chcesz taką malutką? No. Ja myślałem, że taką jakąś większą trochę. Tylko, że one takie no średnie. Wiesz co, dobra. Bo to jest pierwszy przystanek. Jeszcze się rozejrzymy z jakimiś ozdobami i wrócimy. No bo i tak jeszcze pojedziemy do paru miejsc, dobrze, nie? No, ja ci mówiłem, że niedobitki zostaną. No i to świetnie. Ale to ci pasuje. No tak. No okej. Okay. To rogi na pewno bierzemy. Tak, mamy rogi. Tutaj. Mamy widły. Jakieś pająki. No to i na razie tyle. Stefanowi się będzie podobać, co? To się czuje. Udało nam się uratować troszeczkę mięsa, słuchajcie. Zawsze jak jesteśmy w sklepach, to sprawdzamy, czy są jakieś przecenie mięsa. Na przykład dzisiaj mamy, słuchajcie, patrzcie, 30% 400-gramowe mięso z indyka, z kurczaka. To na jakieś, na przykład spaghetti będzie. Co tam masz? Budynie. Bez cukru. Edycja limitowana. Piernik, cappuccino i pistacja. I są nawet tańsze niż te bez z cukrem. No to okej, wrzucaj. Tylko karta. No kartą, no. Pani, Kaufland zaliczony. Co prawda dynie były, ale były takie dość małe, więc na razie sobie odpuściliśmy. Ale za to mamy rogi, pajęczynę i widły. Ja rogów nie potrzebuję, bo ja już mam, nie? To tylko dla ciebie są. Ja tak. Kaufland mamy zaliczony, teraz lecimy do następnego sklepu i to będzie tam, i to będzie który? Leclerc. Leclerc, lecimy do Leclerc. Do ręki dynia? No okej. Okay. To co? Lecimy. Znaleźliśmy kolejne niedobitki. Ej, nietoperek. O, nietoperz, fajnie by tylko tak może pod sufitem by latał, co? No niestety w Eklerku dynie nas też nie zachwyciły. Tak więc lecimy dalej. Ale kupiliśmy co? Spray, nocy świecący i kolejną pajęczynę. No, także pajęczyn to mamy, wohoho! No i wylądowaliśmy w galerii. Zaraz pójdziemy coś zjeść, bo trochę nas już zsie. I potem zostanie nam jeszcze jeden tutaj supermarket, czyli Carrefour. A, no i Deals. Zobaczymy, może tutaj będzie nasza upragniona dynia. A w sumie to chcemy dwie, bo zawsze wycinamy dwie i Agata potem ma swoją. Agata ma swoją, ja mam swoją. I w sumie wam powiem, że moja zawsze jest ładniejsza. Chyba już taka ostatnia szansa na jakąś porządną dynię, a najlepiej dwie. Muszę sprawdzić cenę, czy zrobię tutaj deal życia, czy nie. I zrobisz deal życia? Chyba jo. I mamy jedna i zobaczcie, jest ich tu trochę. Którą chcesz? Tą, co trzymasz. Moja. Weź ją obróć tak kilka razy. O, to tu będzie twarz. To ja muszę... A zobacz, bo tu są też takie... Też dosyć fajne. No to poszczęściło nam się. Do naszego koszyka wpadły dwie super kształtne dynie. Moja ma takiego irokeza. Na ostatnim zakręcie Agata zgubiła się w Rossmanie. Następnym razem musimy iść zupełnie inną trasą, wychodzić z tej galerii innym wyjściem. Bo naprawdę wyłożyłem się dosłownie na ostatnim zakręcie.
No i jesteśmy. Mamy, każdy z nas ma swoją dynię. Tak. Moja ma takiego irokeza, widzicie? Fajny. I wydaje mi się, że fajna dynia z niej wyjdzie. Moja jest pewniejsza. Co jeszcze kupiliśmy? Ja oczywiście mam różki. I widełki. Dobra, czy w tym roku będziesz diablica? Tak. Oprócz tego kupiliśmy dwa zestawy pajęczyn, pająki sztuczne, lampki. Tak. Zestaw do halloweenowych makijaży. I spray. Spray, psika się nim i świeci w nocy. No zobaczymy jak to. A co do Stefana, bo chcieliście poznać go w dzisiejszym vlogu. Zszedłem do piwnicy. Tam, gdzie Stefan zwykle urzędował. Otworzyłem walizkę, w której był Stefan. I okazało się, że Stefana nie ma. Jak to Stefana nie ma? No nie ma. Dlatego ogłaszamy zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Opis Stefana poda wam Agata. Podaję opis Stefana. Ma około 1,40 m wzrostu. Kościstej budowy ciała i reaguje na imię Stefan. Za chwilę na waszych monitorach ukaże się ostatnie zdjęcie Stefana z tym, w co był ubrany. To tyle, kochani, w dzisiejszym vlogu. Miejmy nadzieję, że Stefan się odnajdzie. Tak. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś informacje na temat miejsca jego pobytu, prosimy o kontakt. Przewidziana nagroda w postaci cukierków. Trzymajcie się. Pa!